Łukasz, za nami próba generalna przed startem nowego sezonu Plus Ligi. Remisujemy 2-2 z Radomianami. Jak podsumujesz nasz występ i generalnie ten mecz w naszym wykonaniu? Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to wszystkie sety były zupełnie inne. Pierwszy pod dużą kontrolą. Naszą dosyć szybko zakończony, później kolejny, w którym mieliśmy jeden przestój i straciliśmy chyba 3 czy 4 punkty w jednym ustawieniu, co dodało trochę jakby wiatru w żagle zespołowi z Radomia. W trzecim też, znowu tak jak w pierwszym, dobrze zaczęliśmy i mieliśmy całego seta pod kontrolą. Czy nazwałbym to próbą generalną? Myślę, że nie. Myślę, że każdy z tych meczów, które zagraliśmy do tej pory w okresie przygotowawczym, traktowaliśmy bardzo poważnie. W każdym z nich graliśmy w innym zestawieniu personalnym. Byliśmy w innym momencie, jeśli chodzi o zmęczenie, o ilość kontaktów z piłką. Także zdecydowanie nie powiem, że to była próba generalna. Był to po prostu mecz kontrolny, jak każdy inny do tej pory i teraz czekamy na ligę. Przed nami tydzień do startu rozgrywek. Powiedz, czy jesteś zbudowany tym, jak ta drużyna zrobiła postępy w czasie tego okresu przygotowawczego, jak się przygotowała generalnie do tego najważniejszego startu? Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z pracy, którą wykonaliśmy. Wiadomo, że jak przychodzi nowy rozgrywający, czy nawet dwóch w tym sezonie, to potrzeba tych powtórzeń sporo. Jesteśmy ze sobą tak naprawdę w siatkówce 6 tygodni. To też nie jest tak, że wszystko będzie od razu wychodzić, ale zagraliśmy dużo setów. Każdy trening potraktowaliśmy bardzo poważnie, jak na profesjonalistów przystało. I wiemy, gdzie jesteśmy mocni, wiemy, gdzie jeszcze się możemy poprawić. Zaczynamy ligę i przed nami 7 czy 8 miesięcy pracy i, brzydko powiem, docierania się i tych powtórzeń razem, więc wszystko na spokojnie, wszystko przyjdzie w swoim czasie. Też na koniec się poproszę o zaproszenie naszych kibiców na to pierwsze spotkanie. Oczekujecie tego wsparcia, wiemy, że jest dla Was ważne, także kilka słów. A o której godzinie jest w końcu? 20:30. Zapraszam wszystkich serdecznie tutaj do hali w Szopienicach. Niedziela 22 października, godzina 20:30. Pomóżcie nam dobrze rozpocząć ten sezon.